Siemanko, w kolejnym odcinku kariery Lech Gdańsk na moim kanale. No, coraz bliżej drugiego końca drugiego sezonu i coraz bliżej mistrzostwa Ekstraklasy. No, Lech nam depcze po piętach, ale my się nie dajemy i nadal mamy nad nimi przewagę. Czy uda nam się utrzymać? Zobaczymy dalej. Sorry, że mogę być trochę zmulony, ale miałem strasznie, no, dziwną noc po prostu i spałem 2 godziny. Więc no, a chcę to nagrać, rzucić, żeby to w środę było. Więc tak to może wyglądać, tak się dzieje. W pierwszym meczu gramy z Zagłębiem Lubin. Mam nadzieję, że będzie coś wiercenia, bo tutaj obok blok wiercą. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Niestety taki mam sprzęt, że może słychać, bo to nie jest profesjonalny sprzęt. Ale dobra, rozpoczynamy i... No i Jakub Świerczok strzela pierwszą bramkę dla Zagłębia Lubin. Niestety przegrywamy 1-0 fatalnie. Rozpoczyna się to dla nas to spotkanie. Ale my jesteśmy Lechią, my Lechia się nie poddaje. Tutaj Łękowski podaje do Lopeza, Lopez do Hesse, akcja dwóch Hiszpanów, Hesse strzela, ale niestety bramkarz rywali, Kacper Bieszczad, jak się nie mylę, ma na imię Kacper, broni to uderzenie i nadal jest 1-0 na naszych rywali. Do szkodowania rzutu rożnego, Hesse z główki, niestety zablokowany, Pawłowski wystosuje do Dziczka, ten do Matysika, ten do Łękowskiego, Łękowski, Matysik, Enersen strzał za pola karnego, no i piękna bramka Norwega, która daje nam wyrównanie 1-1. Lecimy dalej. Widzę, dzisiaj się szkoła zaczęła, więc tym, co chodzą do szkoły, to wszystkiego dobrego na ten rok szkolny. Jakby wam łatwo szła nauka. Ale dobra, lecimy. Lecimy nadal 1-1. Druga połowa spotkania, gramy nadal remis. To jest świetne przejęcie Dziczka, podaje do Lopeza, Lopez do Hesse Rodriguez'a. No i Hesse oczywiście tym razem nie trafia. To było zaskoczenie, że nasz hiszpański gol, Lador, nie strzelił tego gola. I niestety remis. W ogóle, jak mamy, nie wiem, czy kiedyś o tym pisałem, pytałem, czy nie. Macie jakiś swój ulubiony klub? Polski? Nie musi być Ekstraklasy. Piszcie śmiało w komentarzach, może to macie jakieś ciekawe, na przykład z niższych lig. No, bo ja na przykład na kilku meczach niższych lig w swoim życiu byłem. To jest prawdziwa piłka, to jest prawdziwy futbol. Po prostu ubóstwią takie mecze. No ale dobra, my tu gromimy trochę Zagłębie. No nie gromimy, 3-1, naprawdę świetny mecz Enersena, dublet Norwega. To jeszcze pod koniec akcja naszych rywali, tutaj Tankulic faulowany, jednak nie, świetne zachowanie Matysika i na szczęście tutaj Miłosz Wilk broni to uderzenie. I nie ma gola, tu jeszcze będzie rzut rożny naszych rywali, widzimy, że aż bramkarz szedł pole karne, po co? I tak nie odrobią. No i tutaj strzał Miłosz Wilk broni, no i wygrywam to spotkanie 3-1, dobrze wchodzimy w ten odcinek. Od zwycięstwa czas na kolejne, no ciężkie spotkanie z Legią Warszawa. Czy uda nam się wygrać z Legionistami? I to właśnie Legia ma pierwszą akcję, tutaj Wszołek do Rose, Rose do Wszołka, no i Wszołek strzela, ale Wilk bronił to uderzenie, takie nieudane uderzenie. I ta interwencja widać też była nie najtrudniejsza. Tutaj Luzano do Wszołka, tutaj nie wiem co, jak ta piłka się odbiła. No ale niestety Wszołek strzelił gola. Kapitalny podał Wszołek sobie do kolegi zespołu. Temu odegrał. No i niestety Paweł Wszołek strzela gola. Ale Lechia atakuje. Pawłowski do Hesse. To Hesse z Ribeiro. Hesse w polu karnym się zabawił. Lewa noga. Ale dobrze broni. Jak się nie mylę, mistrza był na bramce. Nie mistrza był na bramce. Tobiasz. Oj, sorry. Pawłowski tutaj chciał naprawdę ładnie to zrobić, ale nie udano. Nieudane. Dobre uderzenie, ale nic nadzwyczajnego. Kolejna akcja Legii, druga, pierwsza połowa końcówka, Sierchus dostaje piłkę i niestety przegrywamy u siebie już 2-0 z Legionistami. No i pierwsza połowa najlepsza, a jak będzie druga, Ciepiela do Śliża, no i niestety jest 3-0. I możecie mi jeszcze napisać, czy wygramy z Wysłami Owczymi z Albanią w komentarzach, piszcie śmiało. Moim zdaniem nie, ja nie wierzę w tą kadrę, więc ja się nie zdziwię, jak z Wysłami Owczymi nie wygramy. Po Mołdawii to ja się już wszystkiego spodziewam. To jest Hesse, naprawdę piękna akcja. Hiszpana i 1-3 naprawdę indywidualnie Hesse w tym sezonie jest kapitalny. Tak naprawdę ciągnie tą Lechię Gdańsk do historycznego mistrzostwa Polski. Tutaj kapitalne, no nie kapitalne, mocno uderzy za pola karnego. Niestety Miłosz Wilk odbił piłkę pod Wszołka, Wszołek zagrał do środka i niestety Rosołek strzela gola. Ciekawe, jest kapustka. Jest Rosołek, jest kapustka. Niestety cebuli brakuje, ale Elek dostał piłkę i nasz węgierski talent strzela gola na 2-4. Może jeszcze jakiś comeback zrobimy w tym meczu z Legionistami, to było dopiero taki comeback. Mamy rzut rożny, Elek będzie dośrodkowywał, Hesse Rodriguez z główki, no i 3-4, proszę Państwa, no to się robi ciekawie. Jest szansa na comeback
bo Lechia strzela kolejną bramkę i mamy końcówkę meczu. Kłódka podaje do Patryka Dziczka, Dziczek do Kłódki, Kłódka do środka, tam na lewej stronie dużo miejsca ma Enersen, no i właśnie Enersen, no niestety nie ma gola. To mogła być bramka na 4 do 4, ale nie ma. Niestety przegrywamy w tym meczu 3 do 4, choćbyśmy bardzo blisko odrobienia strat, bo naprawdę tu Enersen zazwyczaj trafia, tym razem stwierdził, że nie trafi. I niestety przegrywamy. Kolejny mecz gramy z Górnikiem Zabrze u siebie. Skład Górnika, skład nasz, no i co? Let's go! Czas na wielkie emocje. Bo no, końcówka pierwszej połowy naprawdę mało się działo. Okunuki podaje do Wodarczyka. Szymon Wodarczyk, czy on jest dopowany do kadry, nie wiem. Ale no cóż, lepiej połać Milika, który jest nie strzela. No ale wiadomo. Tutaj podanie Hesse, świetna akcja indywidualna i kolejna bramka Hiszpana. Jesse Rodriguez jest nie do zatrzymania. Kolejna bramka. No, w drugiej stronie odpalił. Pawłowski do Hesse. Hesse tu zagra do Eleka. Elek strzela, ale niestety nieudane to uderzenie. I nie ma gola. Szczepański biegnie prawą stroną boiska. Co zrobi Miłosz Szczepański? Podaj do Kubickiego, a Kubicki strzela gola na 2 do 0. Kubicki. Proszę Państwa, 3 punkty powinny być na koncie Lechii Gdańsk. Ale Zabrze atakuje. Okunuki, jest rzut karny, tam coś się zadziało, fauluje Szczepański, jakieś zamieszanie, o co chodzi, jaki faul sędzio, co ty gadasz, idź sobie zobacz do tego komputerka. No dobra, nie zostawiłem. Włodarczyk czy Wilk? Włodarczyk, no i Miłosz Wilk broni kapitalnie rzut karny, brawo dla naszego wychowanka, obroni rzut karny i Lechia rozpoczyna swoją akcję. Enersen podaje do Łękowskiego. Łękowski podaje do Szczepańskiego. Szczepański do Hesse. Hesse ma dużo miejsca. Hesse w polu karnym. Hesse Rodriguez 3 do 0. Ależ kontra. Lechii Gdańsk. Mamy trzecią bramkę w tym meczu. Kapitalna akcja Hesse Rodriguez'a. Górnik zaczyna od środka. Tu już jest po meczu. My tu jeszcze nadal atakujemy pressingiem. Tutaj Hesse walczy o piłkę. Nie udaje mu się zabrać. Jensen mają. Jensen do Bergstrom, ale tutaj świetnie Łękowski zabrał piłkę. Łękowski wchodzi w pole karne, jeszcze podał do Hesse Rodriguez'a, a ten strzela gola na 4 do 0. Kapitalny mecz Lechii Gdańsk. Kolejny świetny mecz w tym sezonie. Hesse, naprawdę Hesse w drugim sezonie odpalnął. Pierwszy miał średni moim zdaniem, bardzo, tam 13 goli miał. No i Hesse zabiera piłeczkę do domu, jak się my 4, 3 gole jednak w tym meczu. 3 gole, świetny występ naszego goleadora. Chodzimy do kolejnego spotkania z Koroną Kielce na wyjeździe. Trzeba uważać, bo w napadzie Korony Kielce zawsze groźny Bartosz Śpiączka. Wybitny piłkarz. Ja nie wiem, czemu nie gra w kadrze. No ale gramy z Koroną i Nono. A Nono to mi się kojarzy taki odkurzacz z Teletubbiesi. Naprawdę podanie do Łukowskiego, ale Łukowski nie trafił. No. Teletubbiesi to była bajka. Łukowski tutaj się przedziera, podaje do Śpiączki, właśnie Bartosz Śpiączka, niebezpieczny, strzela, wchodzi w pole karne, co ja gadam, strzela gola, Bartosz Śpiączka. To jest piłkarz, on powinien być kapitanem kadry, a nie Lewandowski. No, środkowie w pole karne, tej Malarczyk uderzenie i kapitalna obrona Miłosza Wilka. Miłosz Wilk, naprawdę jesteś dobry. Tutaj Hesse Rodriguez, no i mamy wyrównanie, Hesse, Hesinho, niesamowity piłkarz Rodriguez, 1 do 1 i bum. Przejęcie tej piłki przez Matysika. Podaje do Hesse. Co zrobi Hesse? Hesse poda do Dominika Piły. Piła biegnie. Ma dużo miejsca. Piła. Chyba pójdzie sam. Lewa noga. 2 do 1. Dominik Piła. Naprawdę też fajne odkrycie moim zdaniem tej serii. Fajnie gra. No i do końcówka. Dojcząca z gry. Korona swoją ostatnią akcją. Takacz poda do Łukowskiego. Łukowski do Sikawki. I niestety 2 do 2. Remisujemy w tym meczu. W ostatnim minucie. Niestety tracimy gola. Korona Kielce. Sponsor Suzuki. Jeszcze na plecach Lewiatan. Lewiatan jest drogi. Niestety 2 do 2. No i remis. No i najlepiej. Tak trochę mieszane te wyniki. Nalecimy dalej. Mecz z Rakowem, jak się nie mylę. Mecz z Rakowem na wyjeździe. Trzeba wygrać. To będzie ostatni mecz w tym odcinku. Jeśli chodzi o granie, no i rozpoczynamy od środka. Podanie Hesse do chyba Elka, czyli Naki Lopez, bo już nie wiem, wyszedł. Nie wiem, ale dobra. Piła Hesse i zobaczcie, jak tutaj Dominik Piła świetnie wybiegł za plecy obrońców. Przyjmuje piłkę, lewa noga, trzecia minuta i Lechia Gdańsk prowadzi 1 do 0 z Rakowem na ich stadionie. Kapitanie.
A Raków atakuje Papa Nikolaum do Sreny, Sbena strzela, Sbeny, Sprena, Sreny. Strzela gola na jeden do jednego, chłop ma nad własną twarz. Pitore. Druga połowa, Inaki Lopez do Hesse, Hiszpan do Hiszpana, Hesse w pole karne i do bramki, co nie, bo jakby inaczej Hesse. On musi strzelić gola. Tu też jakieś fikołki, jakieś tutaj nadziemne akrobacje. My wchodzimy z kontrą, ale Kamiński jest faulowany od tyłu i mamy czerwoną kartkę dla piłkarza Rakowa, ten, który nam strzelił gola. Teraz otrzymuje czerwoną kartkę. No i bardzo dobrze, zasłużenie z Rbeny, z Beny, Benny Hill. Mieliśmy dużo miejsca, więc Enersen zagrywa do Hesse. Zobaczcie, ile miejsca Hesse. Rodriguez tam jeszcze na prawą sobie lepiej przyłożył. Tak do środka trochę wbiegł. No i Hesse, która godzina? Wasza ostatnia Raków. A nasza mistrzowska godzina. Lecimy, ale to było suche. Podaj do Hesse, ile miejsca ma Brazylijczyk, kurde. Hiszpan. 4 do 1. Hesse Rodriguez. Wybitny piłkarz. Wybitny. Jeden z najlepszych. No i końcówka meczu. Podaje się do Enersena. No gnoimy ten Raków do końca. Tutaj Enersen, zobaczcie jak się zabawił. Enersen sobie tu biegnie. Enersen jeszcze poda do Hesse. A ten Skorpionem strzela na 5 do 1. 4 gole Hesse w tym meczu. Hesse jest niesamowity w tym spotkaniu, w tym sezonie. Naprawdę jego bramki dają nam szansę na upragniony tytuł dla Lechii Gdańsk. Czy nam się uda? Dowiecie się w następnym odcinku. Następny odcinek w piątek, to będzie środę. Tutaj wygrywamy 3 do 0. Łękowski dwukrotnie i Hesse Rodriguez. Hesse Rodriguez to będzie legenda tej serii. No i w Pucharze Polski ze Śląskiem w półfinale wygrywamy i też w następnym odcinku będzie finał. Więc szansa na podwójną koronę. A, to by było zakończenie tego sezonu. To by było naprawdę coś niesamowitego, wygrać podwójną koronę. Mam nadzieję, że nam się uda. Zobaczymy oczywiście w piątkowym odcinku. Tutaj zaczniemy następny mecz z Pogonią Szczecin. Nagroda, ble, ble, ble. Dzień dobry. Dobrze tam, Szczepański, nie płacz. 6 punktów przewagi na 3 kolejki przed końcem nad Lechem Poznań. Ale dużo goli mamy strzelonych. Będzie ciekawy w ostatnim odcinku. Dobijemy setki? Raczej nie. Ale naprawdę kapitalny sezon Lechii Gdańsk. No i myślę, że mistrzostwo puka do naszych drzwi. Ciekawe, czy my otworzymy. Myślę, że otworzymy. Nie wiem, jak wy. 33 gole Hesse w lidze i 10 asyst. No. Wow. Wow, wow. Jeszcze raz. Wow. No i Lopez 20 asyst. Niesamowity duet. To tyle. Dzięki. Na razie. Piąteczka.